Ponownie witam Was w Chabsku. Jak widzicie, nie jestem sam. Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Przy hotelu i restauracji Heaven działa mini zoo. Możemy w niej zobaczyć osiołki, pawie, lamy i alpaki. O tej ostatniej gromadce wiemy naprawdę niewiele. Alpaki to mało wymagające zwierzęta. Żywią się trawą i w naszym klimacie żyją 25 lat. Są bardzo ciekawskie, ale zarazem bardzo płochliwe. Dziś pokażę Państwu, jak przygotować ładnego sandwicha. Wykorzystam do tego szynkę z prodziża. Na początek przygotuję beszamel. Potrzebuję łyżkę masła i taką samą łyżkę mąki. Całość zakręcę i bardzo powoli będę dodawał mleko. Tak długo, aż będzie bardzo kremowa konsystencja. Pamiętajmy, abyśmy dodawali mleko bardzo powoli. Podstawową przyprawą oczywiście będzie sól i gałka muszkatołowa. Sos wzbogacę o tarty śmietankowy ser. Będę ścierał po troszeczku i mieszał, aby się dokładnie rozpuścił i rozprowadził w sosie. Potrzebuję awokado. Łyżką wyciągnę miąższ. Ważne, aby było dojrzałe. Potrzebuję sok z limonki. Cebulka. Pokroję w drobną kostkę. I dorzucę do awokado. Kawałek pomidora. Również pokroję bardzo drobno w kosteczkę. I dorzucę do awokado cebuli. Ząbek czosnku. Zmiażdżę i bardzo drobno posiekam. Ciach, ląduje w miejsce. Kilka kwiatów i listków mięty. Posiekam bardzo drobno i dorzucę do awokado. Odrobina soli. Pieprzu ziołowego. I wszystko dokładnie rozgniotę i połączę. Szczypiorek na koniec. I kolejna część mojego sandwicha. Kolejny element skończony. Niech czeka. Czas na szynkę z prodziża. Potrzebuję cienkie plastry. Ciach. Potrzebuję paprykę zieloną, paprykę czerwoną. Na patelnię wleję troszeczkę oleju. Cebulkę pokroję w piórka. Dorzucę paprykę i cebulę. Ząbek czosnku rozgniotę i dorzucę do cebuli i papryki. Ziarna słonecznika, zielone oliwki. Oczywiście możecie wybrać swoje ulubione. Pieprz, sól morska i pieprz ziołowy. To jest moment, kiedy mogę dodać sos teriyaki. Łyżeczkę masła i całość na wolnym ogniu ogrzeję kilka minut. Czas na ostatnią przyprawę, jaką będzie szałwia. Dorzucę do sosu. Szynka z prodziża i tak już jest dobra, więc nie potrzebuję dodatkowych smaków, ja ją tylko ogrzeję. Na blaszkę ułożę kawałek pieczywa. Nałożę sos beszamelowy z serem. Czas na sałatkę z awokado. Na górę ułożę szynkę z prodziża. Jeszcze odrobina sosu i kolejny kawałek pieczywa. I powtarzam czynność. Kolejny plaster szynki z prodziża. Przepyszna sałatka z papryki, cebuli, z oliwkami. Kolejny kawałek cienkiego pieczywa. I znowu beszamel. Odrobina sałatki z awokado. Całość przykryję beszamelem i tak przygotowaną kanapkę włożę do pieca rozgrzanego do 230 stopni na górną półkę, aby się tylko zapiekł. Idę zanieść do piekarnika, a w tym czasie szybciutko skoczę do muzeum. W Chabsku jest muzeum. Niewielkie, ale za to można w nim zobaczyć bardzo stare zbiory. Niektóre eksponaty pochodzą z epoki kamienia. To znaczy, że są starsze niż osada w Biskupinie. Do muzeum w Chabsku trafiły artefakty odnalezione podczas badań archeologicznych w latach 90. W miejscu, w którym dzisiaj przebiega gazociąg pomiędzy Mogilnem a Włocławkiem, odkopano wiele przedmiotów codziennego użytku. Oczywiście w muzeum nie brakuje nowszych eksponatów, ale mnie interesują te najstarsze.
sandwich doskonale się zapiekł. Potrzebuję troszeczkę sałat, kilka ulubionych kwiatów i sandwich gotowy. Kałaczka na koniec, szynka z prodziża, lasagna, sandwich. Wszystko połączyłem w jedno danie. Pachnie doskonale. Smacznego. Chyba się do mnie przekonują. Alpaki dotarły do nas z Ameryki Południowej, gdzie żyją na wysokości 3-3,5 tysiąca metrów. Można je spotkać w Argentynie, w Chile, w Peru, a nawet w Boliwii. Alpaka to daleki kuzyn wielbłąda. Hoduje się je przede wszystkim na wełnę. Zapytacie mnie, czy lubię alpaki? Nie wiem, nigdy nie jadłem, ale nie będę przy nich mówił głośno. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia.